Sponsorem programu jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, organizator rozgrywek Forbet czwartej ligi. Sponsorem programu jest Hotel Mrągowo Resort & Spa, hotel z zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Czwartoligowcy nie idą na kompromisy. Żaden z meczów dziewiątej kolejki nie zakończył się remisem. Padła natomiast rekordowa liczba bramek, bo aż 34 w 8 pojedynkach. Tomasz Szeremeta, zapraszam na magazyn Forbet czwartej ligi. Rajd po czwartoligowych boiskach rozpoczynamy od Iławy, gdzie kibice obejrzeli 7 goli, wszystkie autorstwa gospodarzy. Ofiarą snajperskich popisów Jeziorka padł Beniaminek, olsztyńska Warnia. Już do przerwy zanosiło się na pogrom. Grający z rozmachem gospodarze prowadzili bowiem 5-0. W drugiej odsłonie pojedynku nieznacznie zredukowali tempo, co pozwoliło im jednak dołożyć dwie kolejne bramki. Na listę strzelców dwukrotnie tego dnia wpisali się Wojciech Figurski i Arkadiusz Kuciński. Po jednym golu dołożyli Daniel Madej, Radosław Galas i Łukasz Suchocki. Zawodnikiem meczu został Arkadiusz Kuciński, który miał udział przy prawie wszystkich bramkach. Identycznym wynikiem zakończyło się spotkanie w Kętrzynie, tyle że w tym przypadku to goście ostrzeliwali bramkę przeciwnika. Tu jednak dla odmiany w gole obfitowała druga połowa, padło ich 5. Królem polowania okazał się 20-letni Aleksander Tomasz, który na skompletowanie hat-tricka potrzebował zaledwie 11 minut. Warto nadmienić, że na boisku spędził w sumie 17 minut, gdyż wszedł z ławki rezerwowych. To może być dla niego dobry omen, bo w poprzednim sezonie w barwach trzecioligowego Huraganu Morąg ani razu nie trafił do siatki. Mniejszy ciąg na bramkę w dziewiątej kolejce miał lider z Wikielca, ale swój cel osiągnął. GKS, wygrywający w Lubawie z Motorem 3-2, zanotował 9. zwycięstwo w tym sezonie. Łatwo jednak nie było, bo po przerwie lidera w zakłopotanie wprawił Denis Demiszew. Po jego strzałach, 20 minut przed końcem, gospodarze prowadzili 2-1. Na ratunek liderowi przyszli jednak Aleksander Kowalczyk oraz Michał Jankowski. Ich gole przesądziły o triumfie GKS-u. Najbliższe kilka minut poświęcimy temu właśnie pojedynkowi i drużynie Motoru. W naszym studiu trener piłkarzy z Lubawy, Krzysztof Malinowski. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie trenerze, co się stało z drużyną Motoru, patrząc oczywiście przez pryzmat dokonań piłkarzy z Lubawy w poprzednim sezonie? Kończyliście jako druga drużyna w tabeli. W tym sezonie na razie jesteście w połowie stawki. Ciężko jest nam zastąpić bardzo ważnego zawodnika, Arka Kopruckiego, który nas opuścił. Można powiedzieć, on był szefem na boisku, szefem poza boiskiem. Próbujemy znaleźć teraz osoby, które go zastąpią. Na pewno przychodzi nam to ciężko. Tylko, że my mało strzelamy bramek. Oprócz tego, że zaczęliśmy te bramki tracić, ale myślę, że na spokojnie już mecz z Wikielcem pokazał, że drzemie w chłopakach naprawdę duży potencjał i zabrakło naprawdę bardzo mało. No właśnie, bo do tej pełnej satysfakcji brakowało, nie wiem, kilkunastu minut, bo prowadziliście 2-1 i GKS ratował się w zasadzie na finiszu tego pojedynku. Tak jak pan powiedział, nawet kilku minut brakowało, bo bramkę na 2-2 straciliśmy w 82 minucie. Czego zabrakło, na ten moment ciężko powiedzieć. Na pewno koncentracji, na pewno bardzo źle rozegraliśmy ostatnie minuty, prowadząc 2-1, mając naprawdę pełną kontrolę nad tym meczem, bo uważam, że byliśmy zespołem dużo lepszym, dużo dojrzalszym. Wikielec grał bardzo często długą piłką, nie znajdował innego sposobu na dojście do naszej bramki. Jednak ma indywidualności, a zwłaszcza indywidualności w postaci Michała Jankowskiego, który naprawdę przechylił szale zwycięstwa na korzyść drużyny z Wikielca. A w drużynie Motoru są takie indywidualności, zawodnicy, którzy szczególnie się wyróżniają i być może będą robili kiedyś karierę poza Lubawą? Myślę, że są. Nie chciałbym teraz wymieniać jednej, dwóch osób. Cała drużyna jest naprawdę kolektywem i najczęściej na boisku wygrywa kolektyw. Oczywiście, tak jak powiedziałem, zdarza się, że to ta indywidualność jednak przesądza. My na ten moment czekamy na objawienie takich indywidualności, ale na pewno chłopacy mają bardzo duży talent, żeby zrobić granie gdzieś we większej lidze niż tylko czwartej lidze naszej. A sam klub z Lubawy Motor chciałby grać gdzieś wyżej niż tylko regionalna czwarta liga? Klub Motor już grał wyżej, grał w trzeciej lidze. Grał, ale myślę o najbliższej perspektywie.
Na pewno trenujemy, pracujemy po to, żeby osiągać jak najlepszy wynik i tylko i wyłącznie po to wszyscy gromadzimy się na tych treningach. Jednak jest wiele czynników, które są ważne, żeby w tej trzeciej lidze nie tylko do niej wejść, ale żeby się utrzymać, bo to było dużo cięższe niż wejście do tej ligi. Myślę, że nie tylko motor. Ostatnie lata pokazują, że drużyny wchodzące z Warmii i Mazur mają bardzo duże problemy, żeby się utrzymać. Tam już jest liga w pełni profesjonalna, można powiedzieć, zawodnicy z innych drużyn nie pracują, tylko grają w piłkę. No, nie zapominajmy, u nas uczą się, pracują, a trening to jest tylko i wyłącznie dodatki. Ale taka jest czwarta liga i też w wielu przypadkach taka jest trzecia liga, ale ja odnoszę wrażenie, że Lubawa kocha piłkę nożną, kocha i tradycyjny futbol, i kocha futsal, bo tak, no, jest bardzo fajny stadion, jest klimat, wy jesteście solidną drużyną od lat, nie słychać o jakichś perturbacjach i perypetiach tej drużyny, pojawiają się coraz to nowe nazwiska, więc może rzeczywiście te cele zacząć, czas zacząć sobie jakoś wyżej pozycjonować. Oczywiście, cele przed nami są postawione jasne. Na koniec tej rundy mamy być w pierwszej piątce i nie mieć dużej straty do lidera. Zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej te punkty zdobywać. Jeśli chodzi o trudne chwile dla klubu, one też bywały i my naprawdę dużo o tym wiemy. Ja sam jestem w tym klubie, bo już od 20 lat, jak nie dłużej, klub obchodził w tamtym roku 50-lecie istnienia. Także widać, że Lubawa piłkę kocha, bo by to 50 lat nie przetrwało, jeśli nikt by się o to nie troszczył i tym się nie zajmował. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy na początku sezonu z zawodnikami, trenerami innych drużyn, to oni jednym tchem wśród faworytów wymieniali właśnie Motor Lubawa. Myślę o faworytach rozgrywek, o kandydatach do awansu. To wam przeszkadza w jakikolwiek sposób? Nie, myślę, że to było bardzo, bardzo budujące. My też sobie stawialiśmy takie cele. Naprawdę mamy ciężki początek, jednak mecze z faworytami tej ligi, jak Stomil 2, jak ja wcześniej uważałem MKS, Ełk, Jeziora Kiłowa, Wikielec, pokazują, że te różnice między nami naprawdę są minimalne i ta liga jest dużo bardziej wyrównana i ciekawsza niż w tamtym roku. Aczkolwiek nie wierzyłem, że Wikielec aż tak będzie odjeżdżał stawcy. No to tylko z korzyścią dla kibiców, którzy interesują się czwartoligowymi rozgrywkami. Krzysztof Malinowski, trener Motoru Lubawa, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Szanowni bardzo. Państwo, a my popatrzmy, jak układały się wyniki w pozostałych meczach 9. kolejki. W ostatnich kolejkach impet wytracił Beniaminek z Wisbarka Warmińskiego. Polonia, która w pewnym momencie była nawet wiceliderem tabeli, przegrała trzeci mecz z rzędu. Tym razem u siebie z innym debiutantem, Błękitnymi Orneta. Goście z kolei ostatnio ustabilizowali formę, więc ich osiągnięcie w Wisbarku Warmińskim wielką niespodzianką nie jest. Sprawę po przerwie załatwili Kamil Lulies oraz Mateusz Różowicz. Ciekawie w Elblągu zapowiadała się konfrontacja zaplecza dwóch obecnie najlepszych klubów z regionu, czyli Olimpii i Stomilu. Rezerwy w obu przypadkach mają różną formułę, a więc i dysponują różnym potencjałem. Stąd nie dziwi zwycięstwo Olsztynian. Zwycięstwo jednak minimalne i osiągnięte rzutem na taśmę, bo bramkę na 2-1 dla gości strzelił w 90 minucie Szymon Rak. Sędzia w tym meczu pokazał w sumie 8 żółtych kartek. Po długotrwałym marazmie pojawiła się nadzieja dla Spadkowicza z trzeciej ligi. Mazur Ełk wygrał dopiero drugi mecz w tym sezonie, ale było to zwycięstwo okazałe. Ełczanie na własnym boisku rozgromili Pisę Barczewo 4-0 po golach Kamila Stawieckiego, Jakuba Lewandowskiego, Mariusza Łapińskiego oraz Dawida Skalskiego. Coraz bardziej pogrąża się Tęcza Biskupiec. Ostatnia drużyna tabeli nie zamierzała jednak ułatwiać zadania ekipie z czołówki, czyli Mamrom Giżycko. Walczyła dzielnie, ale nie wystarczyło to na zdobycie chociażby punktu. Gola na wagę 3 punktów dla gości strzelił w doliczonym czasie gry Michał Świderski. Do 9. kolejki na pierwszą w tym sezonie wygraną czekano w Korszach. Pierwszą ekipą, która dała MKS-owi komplet punktów, była Zatoka Braniewo. Dała chociaż oczywiście nie za darmo, bo gospodarze musieli na nie solidnie popracować. Boiskową pracę całego zespołu golami spuentowało dwóch Piotrów, Kozłowski i Trafarski. Honorowa bramka dla Zatoki to zasługa Kamila Graczyka. 9 meczów i 27 punktów to dorobek lidera z Wikielca. O 6 punktów ustępuje mu Stomil, o 8 Mamry. Coraz bardziej od stawki odstaje Tęcza z Biskupca. Przedostatni MKS i 9. Zatokę dzielą tylko 3 osoby. Bramkowa kolekcja Wojciecha Figurskiego po tej kolejce urosła do 9 goli, dzięki czemu samodzielnie przewodzi klasyfikacji snajperów. Za jego plecami 3 piłkarzy z 7 trafieniami.
10. kolejce w Olsztynie potyczka Beniaminków. Warmia podejmie Polonii Lidzbark Warmiński. W Biskupcu z kolei o tak potrzebne punkty walczyć będą Tęcza i MKS. To tyle na dziś. Wydarzenia 10. kolejki podsumujemy oczywiście w przyszłotygodniowym magazynie. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, organizator rozgrywek Forbet 4 Ligi. Sponsorem programu jest hotel Mrągowo Resort & Spa, hotel z zapleczem sportowo-rekreacyjnym.